W Legnicy, nazywanej też Mała Moskwa, historia losów Lidii Nowikowej, opowiedziana w filmie Waldemara Krzystka, znana jest powszechnie. Grób tragicznie zmarłej Rosjanki, zakochanej w polskim oficerze, urósł do rangi pomnika symbolu, o który mieszkańcy miasta dbają tak, jak o swoje rodzinne mogiły. Ta historia jest formą pamięci o polsko-radzieckiej Legnicy. No, wpisuje się też w te realia i w relacje między Polakami i Rosjanami, no, które trwały 48 lat. No, były one różne, no, ale była też i miłość, prawda? I miłość, dla której, jak wiemy z historii Lidii, warto poświęcić wszystko, nawet życie. Nie chcesz? Хочу. Я русская. Замужняя. Jedna z początkowych scen filmu kręcona była na Legnickim Dworcu Kolejowym. Nieprzypadkowo to Koleje Dolnośląskie postanowiły uczcić pamięć legniczanki, nadając jej imię jednemu z pociągów relacji Legnica-Wrocław-Legnica. Jest to ukłon w stronę historii miasta, w którym mamy swoją siedzibę. Ukłon dla niezwykłej, choć tragicznej miłości Lidii Nowikowej i polskiego sierżanta. Pociąg Lidia, choć jeszcze mało znany, spotyka się z wyłącznie pozytywnymi reakcjami pasażerów. Dobrze jest, że ktoś pamięta o tym, nie? Co było x lat temu. Nie? Jeżeli miałoby to pomóc w promocji Legnicy, to jak najbardziej. Historia jest ważna. Każdy sposób jej upamiętnienia jest dobry. Pomysł bardzo spodobał się też reżyserowi Małej Moskwy, Waldemarowi Krzystkowi. To potwierdza, jak niesamowicie długi jest żywot tego filmu, któryśmy tam w Legnicy właśnie tą Małą Moskwę zrobili, której bohaterką była, wiecie, tego filmu była Lidia Nowikowa, i że pamięć o tej postaci i o tym filmie trwa nawet w taki sposób, że dyrekcja Kolei Regionalnych zdecydowała się nazwać pociąg imieniem Lidia. To naprawdę, no, to jest coś bardzo, bardzo sympatycznego i budującego. Kto jeszcze nie podróżował pociągiem Lidia, do Wrocławia pojechać może z Legnicy w dni robocze o godzinie 13.18, a ze stolicy Dolnego Śląska do Małej Moskwy skład wyrusza o godzinie 8.45.